Siemaneczko, witam was serdecznie z tej strony oczywiście. Anioł, albo i nie. Siemaneczko, z tej strony Anioł, witam cię serdecznie na moim kanale. No, nie będę was trzymał w niepewności, dostaliśmy maila z kolejną aktualizacją. Na szybko oczywiście, jak zwykle, przejdziemy sobie przez nią i wyciągniemy to, co najważniejsze. Pierwsza najważniejsza rzecz, aktualizacja zimowa otchłań wejdzie w życie 13.09.2024, więc równiutko za tydzień zerknijmy, co nas w niej czeka. Punkt numer 1, mamy dostępny nowy sezon sporów o nazwie Zimowa Otchłań. Gracze, którzy rozegrali co najmniej 3 sezony po powrocie do krainy macierzystej pod koniec bieżącego sezonu, będą mogli zarejestrować się do udziału w sezonie sporów o nazwie Zimowa Otchłań. Mówiąc krótko, mamy nowy scenariusz KVK z nową mapą. Co najlepsze, mamy powrót talentów sezonowych. Dla tych, którzy nie wiedzą, czym są talenty sezonowe, w talentach sezonowych mieliśmy taki talent, który zwiększał zasięg łuczników do zasięgu magów. Więc kto wie, istnieje jakiś cień szansy, że łucznicy może wrócą silniejsi. Ja na to liczę. No i podpunkt trzeci, mamy nowe polityki sezonowe. Spoko, nowe polityki mi się podobają, mam nadzieję, że będą jakoś sensownie zrobione. Punkt numer 2. Zbliża się turniej doskonałości. Podpunkt pierwszy. Wspólna chwała. Gracze będą w tych zmaganiach reprezentować serwer, a każdy gracz z serwera mistrza lub wicemistrza otrzyma wspaniałe nagrody. Nie wiem, na czym to ma polegać, być może to jakiś nowy tryb, zobaczymy. Więcej informacji znajdziemy w odpowiednim oknie. Wydarzenie zostanie udostępnione najpierw na wybranych serwerach. Ja pewnie tego nie dostanę, znając życie, ale jak dostanę jakieś przecieki, to chętnie się z wami podzielę. Przejdźmy dalej. Punkt numer 3. Seria wydarzeń. Wydarzenia nas nie interesują. Większość wydarzeń to tak naprawdę powtarzane wydarzenia z poprzednich eventów. Punkt numer 4 może kogoś zaciekawić. Mamy dwóch legendarnych bohaterów do piechoty. Danfela oraz Mogro. Ponadto mamy dwóch epickich bohaterów do zbierania, z czego Naernin może być używany do piechoty. Kto wie, jak będzie jakiś ciekawy, być może będę go używał. Nie będę ukrywał, po cichu na to liczę, że przynajmniej jeden z tych nowych epickich bohaterów będzie w miarę użyteczny na polu walki. Fajnie byłoby poszerzyć moją kolekcję bohaterów. Ponadto mamy nowy artefakt, tarcza solidności dla piechoty również. No i mamy nowego pupila, niedźwiedzia księżycowego. Na 99% będzie to pupil dla nowych bohaterów od piechoty. Punkt piąty, mamy tutaj informacje, ja przynajmniej tak to rozumiem, że bastiony, kostnice oraz szybsza walka zgromadzonych i stacjonujących jednostek armii piechoty będzie wprowadzona na wszystkie serwery, nie tylko te w SOS-ie. Jak coś się pomyliłem z tym, to trudno. Aczkolwiek co ciekawsze, mamy tutaj ulepszone bastiony oblężnicze przymierza. Od teraz, gdy bastion zacznie uderzać jakiś budynek, przeciwne przymierze nie będzie mogło ulepszać, wznosić ani naprawiać takiego budynku. No i dostaniemy bardziej dokładne raporty odnośnie tych bastionów. Podpunkt trzeci jest fajny. Teraz po pokonaniu Behemota, jeśli będziemy chcieli zrobić elitarną jego wersję, nie będziemy musieli czekać 4 godzin od nowego patcha, będziemy czekali jedynie godzinę. Fajne, nada to troszkę tempa, mi się podoba. Aczkolwiek nie podoba mi się podpunkt czwarty, w którym informują nas, że od nowej aktualizacji w turnieju czempionów będziemy mogli kupić kolejne podejścia za klejnoty. Powiem wam szczerze, ja dodatkowych podejść kupował nie będę. Nagrody, które mamy aktualnie w tym turnieju, zaraz wam pokażę. Nagrody te, no nie są jakieś wybitne, żebym się tutaj z gemów wysypywał. Pewnie jedno podejście będzie kosztowało ze 100 gemów. Kolejne być może będą droższe, a tutaj jak widzicie, raz na cały sezon możemy odebrać niewielką wartość tych gemów. Tygodniowe nagrody są bezużyteczne, nagrody sezonowe, nie oszukujmy się, są dosyć niskie. Dlatego ja tutaj tych kolejnych prób kupował nie będę. Dla ciekawskich pokażę wam, które mam aktualnie miejsce. Aktualnie jestem na 121 pozycji.
Zobaczymy. 3 dni do końca, zobaczymy, na którym zakończę. No i podpunkt 6 jest tutaj genialny. Od teraz gracze będą mogli przemieszczać się przez częściowo chronione przejścia należące do ich przymierza lub watahy, nawet wtedy, gdy przymierze nie zajmuje aktualnie leża w danym regionie. Zmiana mi się podoba, nie będzie trzeba zmieniać przymierza, jeśli będzie się chciało gdzieś iść, jak to miało miejsce teraz. Na pewno jest to dobra zmiana dla królestw, które mają więcej niż jedno aktywne przymierze, ale nawet na takim przymierzu jak moje, w którym mamy jeden aktywny sojusz i reszta, i po reszcie naszych przymierz skaczemy, na pewno nam to ułatwi, bo nie będzie trzeba się bawić w zmienianie przymierza. Więc zmiana na pewno na plus. Punkt 6 to zmiany w liczebności przymierza. Ta zmiana też mi się podoba. Jeśli dobrze rozumiem, limit graczy w przymierzu nawet na naszym macierzystym serwerze ulegnie zwiększeniu, więc nie będzie problemu, że nie wszyscy się mieścimy w jednym przymierzu. Mi ta zmiana się jak najbardziej podoba. Szczególnie, że mają dojść do nas nowe osoby, więc fajnie będzie, jak wszyscy się pomieścimy w jednym aktywnym przymierzu. Podpunkt 2 jest mało interesujący. Podpunkt 3 jest bardzo ciekawy. Otóż naprawiono błąd, wskutek którego w pewnych okolicznościach gracze mogli codziennie zdobyć ponad 20 tysięcy punktów członkowskich, wnosząc budynki przymierza. To są nasze punkty członkowskie. Można powiedzieć, że Eldorado się niedługo skończy. Skończy się farmienie całe dnie i całe noce. W następnej aktualizacji będzie zdecydowanie ciężej zarobić na te papierki do migracji. Nie wiem, jak to się nawet nazywa, bo nie mogę, nie mam tutaj podglądu. Aczkolwiek chodzi o te papierki do migracji, bo głównie to teraz każdy kupuje, żeby mieć na zapas w razie czego. No, mówiąc krótko, farmienie już nie będzie tak opłacalne, jak było przedtem. W punkcie 7 chyba nie ma nic takiego ciekawego, co by mnie zainteresowało. Może poza podpunktem 3. Wcześniej można było się naprawdę naciąć na tym zbieraniu automatycznym, gdy zbierające legiony zostaną zaatakowane, powodując aktywację talentu Swoboda i ich powrót do miasta, wykonane przez nie automatyczne zbieranie dobiegnie końca. Dobra zmiana, bo teraz jak ktoś miał pecha i tak się dziwnie to timingowało, to można było wpędzić do szpitala naprawdę mnóstwo osiołków. Teraz automatyczne zbieranie się wyłączy, gdy ktoś nas zaatakuje, więc spoko. Punkt 8, inne poprawki. Zobaczymy, co będzie w tych innych poprawkach. Tam są naprawdę niektóre rzeczy bardzo ciekawe, o których nie mamy pojęcia. Ogólnie niby ten mail jest dosyć długi, ale ja nie widzę tutaj nic poza bohaterami i tym nowym turniejem ciekawego. Jakby są to ciekawe rzeczy na pewno, ale no myślę, że większość z nas nie tego chciała. Większość z nas chce na pewno skill locka, większość z nas chce informacji o sezonie 3. O którym nie mamy nic pojęcia, kiedy to się wydarzy. No i na pewno większość z nas chciałaby tutaj zobaczyć nową frakcję w końcu. To są rzeczy, które ja chcę zobaczyć jak najszybciej. A póki co ani widu, ani słychu. No a tak ogólnie to sama aktualizacja jest spoko, tylko mówię, no nie ma tego, czego wszyscy byśmy chcieli. Może na koniec taki mały challenge'ik, zgadnijmy sobie, jaki bohater będzie należał do poszczególnej frakcji. Myślę, że Mogro będzie orkiem, albo należał do Wildelburga, bardziej może w tę stronę. Danfela będzie należała do Ligi Porządku. Na Ernim będzie elfem. No a Tarra będzie... to jest ciekawe. Tarra również będzie orkiem. Wildelburg. Więc to są moje tutaj spekulacje. Mamy dwóch bohaterów z Wildelburga. Mamy jednego bohatera z Ligi Porządku. I jednego bohatera od Strażników Źródła. Śmiało napiszcie w komentarzu, jak wy myślicie, który bohater będzie z jakiej frakcji. Sam jestem ciekaw waszych odpowiedzi, chętnie je poczytam. Ja będę się tu z wami żegnał, wiecie co robić, trzymajcie się, elo!